Tam ciekawostką, którą chciałem wam powiedzieć, tutaj nie wiem, czy ksiądz proboszcz będzie zadowolony, ale na początku XX wieku, kiedy Głowno zaczęło się rozwijać, kiedy zaczęli przyjeżdżać tutaj letnicy, kiedy zaczęły powstawać pierwsze takie gospodarstwa letniskowe podejmujące letników z Łodzi szczególnie, a miało to miejsce tuż po przeprowadzeniu linii kolejowej, dlatego że to w tamtych czasach, tak jak dzisiaj autostrada, wtedy kolej generowała chęć jakby poznawania najbliższej okolicy, ludzie wsiadali do pociągu, jechali i zaczęli odkrywać również Głowno. I wyobraźcie sobie, że w 1911 roku do Głowna przyjechał reporter, tak no można dzisiaj powiedzieć, fotoreporter, reporter z takiego czasopisma Wieś Ilustrowana i bardzo kwieciście, bardzo tak no ładnie opisał Głowno, zwyczaje tutaj panujące, gościnność przede wszystkim właścicieli, dziedziców Głowna, pisał o straży pożarnej, jest bardzo taki obszerny artykuł. I w tym artykule jest wspomniana taka ciekawostka, właściwie tak, tak mimochodem troszeczkę, na temat znaczenia Głowna w dawnych, dawnych czasach. Nie jest określone, czy to jest, czy to są słowiańskie czasy, czy troszeczkę wcześniejsze. Natomiast ten reporter został podjęty po tych uroczystościach tutaj jakichś oficjalnych, po prowadzeniu po mieście, po spotkaniach z ludźmi, z mieszkańcami, został zaproszony do dworu, który dzisiaj jest Pałacem Ślubów na ulicy Dworskiej, a wówczas tam mieszkał dziedzic Głowna, Michalski. I tam usłyszał od Michalskiego, od właścicieli, od rodziny właścicieli Głowna, że jakby korzenie Głowna, znaczenie Głowna było związane z tym, że spotykają się u nas trzy rzeki, a było to miejsce, jak wspomina autor, gdzie dawno, dawno temu, jeżeli mąż nie spodobał się żonie, czy żona mężowi, to było miejsce, gdzie mogli się rozwieść. Nie wiem, czy to był zwyczaj taki słowiański, skąd się to wzięło, to może tutaj Samuel tym tematem się zajmie, ale że te trzy rzeki, jakby zbieg tych rzek miał powodować to, że ten rozwód był jakby wiążący, że był ważny. W którym to jest dokładnie miejscu? Słucham? W którym to jest dokładnie miejscu? Tutaj to... No, uderz w stół, prawda? Małżonka, rozumiem, tak? Trzy rzeki łączą się w głowie. Brzuśnia z Brogą. Brzuśnia, tak, z Brogą i z Brożycą. Brzuśnia łączy się w okolicach dzisiejszej Straży Pożarnej, ulicy Złotej i Złotej i Zgierskiej, a troszeczkę dalej, czyli na Łysogórskiej, można tak powiedzieć, tak, ulica Łysogórska i na końcu Łysogórskiej jest Łysa Górka, czyli to jest pozostałość kopca pogrodziskowego i tam się z kolei droga z Wrożycą łączy.